czwarta turniejowa walka da odpowiedź na pytanie, kogo zobaczymy w półfinale. A powalczą o niego. Z Ostrowca Świętokrzyskiego, zawodnik klubu bokserskiego AK Champion, Marcin Bajka! Jego dzisiejszym oponentem będzie reprezentujący gdyński klub Ring Riders, Hubert Krasula Krasuski! A przed nami półfinał, ćwierćfinał numer 4, a w nim widoczny teraz na naszych ekranach Hubert Krasuski, jedyny pięściarz z doświadczeniem w zawodowym boksie wśród ósemki ćwierćfinalistów. No i zobaczymy, jak reprezentant Ring Riders Gdynia poradzi sobie w starciu z Marcinem Majką. Kolejna para zawodników, którzy swoim wzrostem nie grzeszą. I to też na, jak na wagę 91 kg i warunki, w jakich przychodzi stoczenie pojedynki. Sądziłem, że mimo wszystko będziemy mieli do czynienia z zawodnikami niższymi, bardziej krępymi, którzy tę walkę toczyć będą w pół dystansie. A tutaj proszę bardzo, czwarty ćwierćfinał i chyba sześciu albo siedmiu zawodników przekraczających swoim wzrostem 190 cm. Interesujące czy nie? No zdecydowanie, no to pole raczej wydawałoby się, że premiowałoby tych swarmerów walczących w pół dystansie, gdzieś używających ciosów sierpowych, podbródkowych, a mamy faktycznie chłopaków bardzo wysokich. Teraz świetne bezpośrednie prawy reprezentanta Ring Riders Gdynia. Karol, może jeszcze zanim nam się rozkręci akcja w tej pierwszej rundzie, bo ty wiesz, ilu ludzi się zgłosiło do tego turnieju i to jest liczba naprawdę imponująca. Ja myślę, że zawodnicy tutaj, przepraszam, nie zawodnicy, a organizatorzy mogą być naprawdę bardzo zadowoleni, bowiem do samego turnieju organizatorzy mieli ponad 70 chętnych i nie byli to zawodnicy, nie były to osoby, których oni sami szukali i próbowali włączyć, natomiast tylu chętnych zgłosiło się do udziału w tej rywalizacji, co oddaje, uważam, sukces tej pierwszej edycji, odbiór generalnie w oczach tej sportowej części publiczności, osób zainteresowanych taką formą rywalizacji.
i pozytywnym odbiorem też w samych social mediach, tak, no bo bez tego, pamiętajmy, ciężko się obecnie wybić. I wracamy do rywalizacji. Wciąż trwa pierwsza runda czwartego ćwierćfinału gali Under Grand Boxing 2, która właściwie nam się zakończyła. Tym razem w starciu Świętokrzysko-Pomorskim wydaje się, że nie doszło do mocniejszych wymian. Zaczynamy rundę drugą. Tak jak wspominaliśmy, Hubert Krasuski. Runda druga. Ma doświadczenie jako pięściarz zawodowy, rekord 1-3. Pierwszą walkę zawodową wygrał zastopowo w trzeciej rundzie Tomasza Stempela. Później przegrywał z Maksymem Miszczenko, Jackiem Głowackim i na sam koniec tej kariery profesjonalnej na gali Tymeksu w 2020 roku w grudniu został pokonany przez obecnego zawodnika Fight to Ignite, Piotra Kuberskiego. No, trochę nieczystej walki w takim bardzo bliskim półdystansie z jednej i z drugiej strony. Sporo klinczu nam się zrobiło na początku drugiej rundy. Teraz piękny bardzo dobry prawy. Krzyżowy prawy. Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę emocje, temperament z obu zawodników bierze w górę. Tam było widać jakieś, wyglądało to na słowne przepychanki z perspektywy naszej tutaj komentatorskiej. Natomiast myślę, że obaj mają troszeczkę większe umiejętności, aniżeli tutaj pokazują nam w ringu. Próbują bardziej dobrać się do siebie siłowo, niż rozwiązać tą walkę w sposób techniczny, taktyczny. Rozumiem, że przestrzeń do tego nie pozwala, ale myślę, że stać na obu dużo więcej, gdyby nie miejsce, w jakim odbywa się ten pojedynek. Ale trzeba też tutaj docenić jednego i drugiego. Naprawdę świetne akcje, zwłaszcza ostatnie akcje w obronie w wykonaniu Huberta Krasuskiego. Były odchylenia, były zejścia, były przepuszczenia. No widać, że człowiek z boksem ma coś wspólnego. I zdecydowanie obaj skusili się jednak na ten półdystans. No nie jest to może faktycznie najczystsza walka pięściarska jak do tej pory. Trochę pracy ma Norbert Dąbrowski. Teraz dobry prawy na dół w wykonaniu Marcina Majki. Doszedł tam celu, no ale wcześniej zakończyła nam się runda druga tej rywalizacji ostrowsko-gdyńskiej. Powiem ci, Paweł, że z perspektywy sędziego byłoby mi chyba najtrudniej oceniać tą walkę pod kątem werdyktu. Niestety, stanowisko komentatorskie ma to do siebie, że tą walkę widać całkiem inaczej, więc bardzo często tutaj zdarzają się pomyłki. A my jeszcze tutaj widzimy, co działo się w rundzie drugiej rywalizacji w czwartym, ostatnim ćwierćfinale turnieju podczas Underground Boxing Night 2. Ja tylko przypomnę, cały czas można zakupić naszą transmisję, jeżeli ktoś jest znajomy. Was pytał, że chciałby obejrzeć, podeślijcie mu po prostu linka. Ogląda nas już naprawdę sporo osób. Wynik jak do tej pory jest całkiem niezły, ale możemy jeszcze go bardziej oczywiście wyśrubować. No i pomóc nieco. Runda trzecia. Promotorom polskiego boksu. Od razu bardzo mocno się zaczęła ta runda trzecia. Huraganowy atak Huberta Krasuskiego. No taki może nie efektywny, ale na pewno efektowny. To skoro, Paweł, przypomniałeś już o pay-per-view, ja przypomnę, o co walczą zawodnicy w turnieju. A chodzi tutaj o wyjazd na obóz szkoleniowy do Andrzeja Fonfary do Chicago, na dwutygodniowy obóz z naszym czempionem, który oczywiście może skutkować również angażem do walk w samych Stanach Zjednoczonych.
Więc też o niebyle co zawodnicy tutaj walczą. Wiemy, Andrzej Fonfara, sporo kontaktów. Michał Olaś zresztą teraz będzie walczył w Chicago, a więc też jest tutaj szansa dla któregoś z zawodników, że faktycznie ta kariera pięściarska w boksie zawodowym wystrzeli. Rozpocznie się naprawdę z wysokiego celu, ale najpierw trzeba wygrać jednak te trzy pojedynki. I jak na razie pierwszą walkę dzisiejszego wieczora toczą Hubert Krasuski i Marcin Majka. No i trzeba powiedzieć wprost, taka najmniej czysta ta rywalizacja. Panowie wpadają w siebie raz po raz, przepychają się i tak naprawdę mają przerwy, no gdzieś na wymianę ciosów pięściarskich. Coraz bardziej chyba irytuje się Marcin Majka tym stylem, jaki pokazuje nam Hubert Krasuski. Coraz ze złością zerka w kierunku narożnika, reprezentant klubu bokserskiego AK Champion Ostrów Świętokrzyski. W tym brudnym boksie Huberta Krasuskiego jest troszeczkę metody, bo zwróćmy uwagę, że skracanie dystansu, przepychanie się, klinczowanie z Marcinem Majką, zaraz po tym następuje jedno, dwa uderzenia bezpośrednio na szczękę. Teraz co prawda prawa ręka opuszczona, ale za chwilę po oderwaniu, no nie mieliśmy akurat okazji tego zaobserwować, ale teraz już tak. Hubert Krasuski bardzo często wyprowadzał krótki cios sierpowy. Tak jak powiedziałeś, z naszej perspektywy, z perspektywy stanowiska komentatorskiego, pewnych uderzeń można było nie widzieć. Natomiast sędziowie na pewno wyciągną z tego odpowiednie wnioski i zaraz poczekamy na werdykt. A więc przed nami druga decyzja dzisiejszego wieczora. No i który z zawodników zostanie premiowany awansem do półfinału? Czy będzie to Marcin Majka z Ostrowca Świętokrzyskiego? No ten pan w czerwonych spodenkach, czy może doświadczyć? Zwycięzcą czwartej turniejowej walki drugiej edycji Underground Boxing Night jest Marcin Majka! A więc jednak doświadczenie z boksu zawodowego nie przełożyło się na rywalizację w tym mikro ringu organizacji Underground Boxing Night. I tym samym Marcin Majka zmierzy się z Hubertem Łąkowskim w drugim półfinale turnieju Underground Boxing Night 2, a przed nami już za moment dwa ekscytujące ekstra fajty. Jeden w boksie, a jeden w formule K1.